Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 726 114 114. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Znamy piątkowy temat dla reportera. Ostatni w tym tygodniu. Leszek Wspaniały jest z nami w studio. Dzień dobry. Dzień dobry. I w studio w Lubinie jest też Iwona Mierzwiak. Dzień dobry. Dzień dobry. To tak przedweekendowo, drodzy słuchacze, witamy się z wami. Czekamy oczywiście na wasze telefony. 726 114 114. Jeśli planujecie weekend, to oczywiście nie zapominajcie o dziale co, gdzie, kiedy portalu miedziowe.pl, bowiem tam znajdziecie informacje o tym, co dziać się będzie w regionie dziś, jutro, pojutrze, w najbliższych tygodniach, dniach i miesiącach również, bo tak daleko w przód wybiegają zapowiedzi imprez w regionie. Zapraszamy was serdecznie. Oczywiście zerkacie na portal, ale też chwytacie za telefony i dzwonicie do nas z tematami, które chcielibyście poruszyć na naszej antenie. A wczoraj na przykład słuchacz mówił o pewnej sprawie, o której za chwileczkę, do której wrócimy, bo mamy telefon. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Dzwonię z Głogowa. Wie pani co, ja jestem stałym użytkownikiem drogi do Serbów, jeżdżę rowerem i dzisiaj zauważyłem, że nowe przejście po prostu rozpływa się w oczach i tam już praktycznie jeden pas cały został zerwany. Odkleił się. Też już powoli. Odkleja się to wszystko. Mm-hmm. Także prosiłbym ewentualnie, nie wiem, panom, które to robią, zwrócić uwagę, żeby zrobili to należycie, bo za chwilę nie będzie w ogóle tam pasu. Zgadza się. Okej, okay, dziękuję ślicznie. Pozdrawiamy serdecznie, do usłyszenia. A ja właśnie o tym chciałem mówić, bo wczoraj jeden z słuchaczy sugerował, aby właśnie w ten sposób zrobić i oznakować w sposób żółty i odbijający światło przejście dla pieszych w pobliżu zamku, między zamkiem a bulwarem nadodrzańskim, a tymczasem to tymczasowe, które zostało wykonane przed przeprawą nad starym korytem rzeki Odry, no jest już w stanie kiepskim. Jeden pas się całkowicie odkleił, drugi jest przedarty, tak więc zgłosimy to służbom, żeby to w miarę szybko i skutecznie naprawiły, żeby można było bezpiecznie w tamtym miejscu przechodzić. Tam generalnie już są pewne utrudnienia, szczególnie wtedy, kiedy pojazdy wyjeżdżają z budowy, no a utrudnienia czekają nas na przełomie roku, bo na grudzień, styczeń planowane jest przełożenie ruchu na most tymczasowy, który powstaje, a ten aktualny, po którym jeździmy, będzie remontowany i ten remont kapitalny, którego w końcu ta przeprawa się doczeka, ma potrwać do trzeciego kwartału 2023 roku. 726 114 114. Zapraszamy, drodzy słuchacze, dzwońcie śmiało. Dzisiaj o godzinie 19 oficjalnie rozpoczynają się kilkudniowe obchody trzecich urodzin Teatru im. Andreasa Gryfiusa w Głogowie. O 19 John Porter solo na deskach teatru. A jak wygląda dalej świętowanie, to oczywiście możecie poczytać w portalu miedziowe.pl. Ty, Kasiu, mówiłaś dzisiaj, jak rozmawialiśmy poza anteną, że bilety na poszczególne wydarzenia jeszcze są w ilościach niewielkich, natomiast jeśli ktoś jest fanem stand-upu, czyli na finał tych urodzin 23 listopada, Szumowski i Leja, to raczej musi się pospieszyć, bo to już ostatnie wejściówki chyba, nie? O ile w ogóle. O ile jeszcze są. No. Minioną środę, kiedy spotykaliśmy się z kierownikiem teatru w naszym studiu i z Tomkiem Molczakiem, no to już Tomek zapowiadał, że będzie ciężko, te bilety akurat na stand-up to rozeszły się bardzo, bardzo szybko, więc jeśli jakieś takie naprawdę pojedyncze sztuki jeszcze zostały, no to właśnie, to taka ostatnia szansa, ale już chyba marna szansa na zdobycie nawet tych pojedynczych sztuk, ale nawet pozostałe wydarzenia jeszcze możliwe jest kupno biletu, trzeba sprawdzić no i skorzystać z tych propozycji, bo to bardzo ciekawe propozycje. Ja myślę, że ci, którzy lubią stand-up, to jak tylko się pojawiło możliwość kupna biletów, to od razu to robili, a ci, którzy czekali na ostatnią chwilę, mogą niestety obejść się smakiem. A stand-up to jest takie wydarzenie, które zawsze przyciąga jednak dużą rzeszę widzów, więc
więc w przypadku tego rodzaju wydarzeń w ogóle, nie tylko w teatrze w Głogowie, to faktycznie trzeba się spieszyć zawsze z biletami. Dokładnie. Ja lada moment na miedziowe.pl ukaże się też mój artykuł zapowiadający jutrzejszy barburkowy turniej Masters piłkarzy i piłkarek ręcznych. Nie w hali RCS-u, a w hali Szkoły Podstawowej nr 14. Myślę, że fani piłki ręcznej doskonale znają ten obiekt, bo przecież przez długie, długie lata drużyny Zagłębia rozgrywały tam swoje ligowe spotkania. Tym razem były dawne gwiazdy będą chciały się przypomnieć kibicom. W sumie 14 drużyn, w tym dwa zespoły Zagłębia, męskie i żeńskie, od godziny 8 rano jutro. Oczywiście wstęp jest wolny, jeśli macie chęć przyjść pokibicować, popatrzeć, jak wyglądają mastersi po latach, w jakiej są formie i jak dobrze się bawią dalej tą dyscypliną sportu, to zachęcamy Was do odwiedzin trybun hali SP14 w Lublinie przy Norwida. Tam 7 barburkowy turniej Masters piłkarzy i piłkarek ręcznych. No, dzieje się, dzieje w regionie i sportowo, i nie tylko sportowo. Tak, a emocje na całego, ty pewnie zaraz chwilę nie na sportowo, natomiast ja, jeśli chodzi na sportowo, to ogromne emocje szykują się w sobotę o 20 w hali imienia Ryszarda Matuszaka w Głogowie, bowiem tam w PGNiG Superlidze piłkarzy ręcznych derby Chrobry kontra Zagłębie Lubin, tak więc tu emocji z całą pewnością nie zabraknie. Opowiadamy o tych wydarzeniach na weekend i nie tylko na weekend, a cały czas mimo wszystko też czekamy na wasze telefony, drodzy słuchacze, 726 114 114. Temat dla reportera trwa i to jest główny temat naszej audycji. Tematy od was, które wymagają interwencji dziennikarzy Radio LK, więc drodzy słuchacze, my cały czas czekamy. Tak, czekamy. A oczywiście zagajamy was, żebyście sobie też zorganizowali jakoś wolny czas właśnie tymi imprezami, które dzieją się w regionie. Teraz telefon odbierzemy. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Ja dzwonię w takiej sprawie Krzepowa. Od strony przystanku autobusowego, w stronę kościoła, tak skręcając w prawo na Akacjową 61, jest taka duża skarpa z akacjami. I ona zasłania widoczność. Autobus wyjeżdża, a z góry ktoś schodzi, to w ogóle nie widać, bo zasłaniają te akacje. W tamtym roku były podcinane, a w tym roku po prostu nie widać, żeby to było podcięte, bo wczoraj akurat tamtędy jechałam i mało nie wjechałam w dziecko. Na wysokości Akacjowej 61, tak? 61, tak. Mhm. Bardzo bym prosiła, żeby to władze jakoś, czy pan by mógł to załatwić. Dziękuję z góry. Pozdrawiamy serdecznie. Akacje do podcięcia. Dziękuję, pozdrawiamy. Miłego dnia. Również. Do widzenia. Do usłyszenia. Akacje na Akacjowej do podcięcia na wysokości numeru 61. Zanotowane. Przekażemy służbom i sprawdzą z całą pewnością, jak ten stan bezpieczeństwa wygląda. A jeśli sport, bo znowu do niego wrócę, jutro o godzinie 18:02 spotkania w Głogowie, siatkarskie starcie w Tauron pierwszej lidze, czyli Chrobry kontra drużyna z Będzina, aktualny lider zmagań. I o tej samej porze Energia Basketliga Kobiet w Polkowicach na Dąbrowskiego, mistrzynie kraju, drużyna BC Polkowice zmierzy się z Zagłębiem Sosnowiec i pewnie tutaj też emocji nie zabraknie. Tak jest. A jeśli chodzi o trzecie urodziny teatru, bo do tego wydarzenia jeszcze wracam, to istotna też sprawa, bo nie tylko spektakle, nie tylko koncerty, ale też dzień otwarty teatru. Więc jeśli są jeszcze osoby, które, no jakoś tak wyszło, że do tej pory nie miały okazji być w Głogowskim Teatrze, w Teatrze imienia Andreasa Gryfiusa, to w niedzielę jest taki dzień otwarty od godziny 16 do 18. Można wejść, można pozwiedzać, można zobaczyć miejsca, które są nie dla wszystkich tak po prostu dostępne, gdy idziemy na jakiś spektakl. Będzie też prezydent Głogowa i będzie opowiadał o tym miejscu, więc to też jest bardzo ciekawa propozycja i warto z okazji tych urodzin odwiedzić to miejsce, zobaczyć, jak to od kuchni nawet wygląda. Tak, od kuchni, od zaplecza, kuluary i tak dalej, i tak dalej. No, ciekawe też będzie opowiadanie o historii tego obiektu, tak więc zachęcamy Was między 16 a 18 w niedzielę. Dzień otwarty teatru. 726, 114, 114, drodzy słuchacze, temat dla reportera trwa. Jeśli ktoś zasłużył na kwiaty i motyle, to też jest taka możliwość, aby ten, jakże oryginalny nasz dżingiel komuś dedykować. Zgadza się. 726, 114, 114. Czekamy właśnie nie tylko na tematy, które waszym zdaniem wymagają interwencji dziennikarzy Radia LK, ale gdy już jakiś temat został zrealizowany, sytuacja się w naszym regionie poprawiła, no to mamy takie możliwości, jak wysłanie kwiatów i motyli w eter, w
ramach podziękowania tym osobom, które tę sytuację poprawiły, po prostu. 726 114 114, moi drodzy, czekamy na wasze telefony, na wasze zgłoszenia z całego Zagłębia Miedziowego, Lubin, Polkowice, Głogów i jeszcze inne miejsca, gdzie słychać Radio LK. Ja myślę, że jakimś utworem muzycznym postaramy się tu w jakiś sposób zachęcić naszych słuchaczy do tego, żeby do nas telefonowali. Dzień dobry, dzień dobry. Ja mam takie pytanie, bo jak jestem na przykład na dworcu PKP w Lubinie, nie? To tam nie ma po prostu przed zimnem gdzie się schować. Mogliby kurde coś kurde zrobić, mogliby się tam podpowiedzieć na tym dworcu PKP w Lubinie. To jest tragedia normalnie. A co pani sugeruje? Co tam? Nie lać się dłużej, czeka nie i człowiek marznie po prostu. A co tam można zrobić? Co pani sugeruje? Nie, to jest, prawda? No, dzięki bardzo, do widzenia. Pozdrawiamy, do usłyszenia. Pozdrawiam całą redakcję. My panią również dziękujemy, do usłyszenia. 726, 114, 114. Cytując klasyka, jest zima, to musi być zimno, choć tak naprawdę zimy kalendarzowej jeszcze nie ma. Ale poprószyło dzisiaj w regionie. Tak, delikatnie tak. Delikatnie poprószyło. Przymrozić mało poranku w sobotę i w niedzielę, a w przyszłym tygodniu opady deszczu z tego, co widziałem. Niekiedy tak. Niekiedy. 726, 114, 114. Drodzy słuchacze, czekamy na kolejne wasze telefony i tematy, które waszym zdaniem wymagają interwencji dziennikarzy Radia LK. Zachęcamy do telefonowania, korzystajcie z takiej okazji. Ostatni temat dla reportera w tym tygodniu, no kolejny w poniedziałek od 9.15. Ale po co czekać do poniedziałku? Można już dzisiaj skorzystać z takich możliwości, zadzwonić się, zgłosić swój temat, a może się przypomnieć z jakimś tematem, który wcześniej był zgłaszany, bo na niektóre tematy to trzeba poczekać na realizację tych tematów. A wy wtedy nam dajecie znać, że dana sprawa jeszcze nie ma szczęśliwego finału, no i my wtedy przypominamy się z takimi tematami. Dziś niebawem też w moim artykule na miedziowe.pl będziecie mogli poznać opinię piłkarskich trenerów z regionu, a także kibiców, bo i kibiców, znaczy w sumie mieszkańców, ale i zarazem kibiców pytałem, co sądzą i jak oceniają szanse Polaków przed zbliżającymi się mistrzostwami świata piłkarskimi, oczywiście w Katarze, i trener Chrobrego Marek Gołębiewski, szkoleniowiec Górnika Polkowice Tomasz Grzegorczyk, no i kibice wypowiedzą się w tym temacie. Co sądzą? Czy Polacy dadzą radę? Czy wielkim sukcesem będzie wyjście z grupy? Czy może oczekują czegoś więcej? O tym dziś i w serwisach lokalnych na naszej antenie i oczywiście na portalu miedziowe.pl. 726, 114, 114. Drodzy słuchacze, no czekamy z niecierpliwością na wasze tematy i kolejne telefony w dzisiejszej audycji. Temat dla reportera trwa, no i do 9.45 będziemy na was czekać i wasze telefony, czy to tematy dla reportera, czy może zadzwonicie z prośbą o wysłanie kwiatów i motyli, gdy jakaś sytuacja już w naszym regionie się poprawiła, no i będziemy mogli na przykład odhaczyć jakiś temat, który zgłaszaliście do spraw wykonanych. A teraz odbierzemy kolejny telefon. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Proszę panią, ja dzwonię z Lubina, tutaj z Orlej 41. T51, tu są pozmontowane już te nowe lampy, tak się dużo gada o oszczędności energii, a tu świecą teraz tak i stare te lampy, i nowe te lampy. Już tyle czasu świecą, nikt się tym nie zajmuje, nikt tego nie gasi. Nie mam pojęcia, co tu chodzi w ogóle. Tu na Sportowej było też tak, no ale tu pogasili te stare, a tutaj na tym, na tyłu, na Orle, tak jak mówię, nie, to jest taki plac zabaw. Orle 41, no tutaj 51. To mówię, tu świecą i stare lampy, i nowe lampy już dwa tygodnie. Ale to, że w dzień świecą, czy jak? Nie, w dzień nie, wieczorem. Aha. Bo to mi wydaje, to jest bez sensu, jak są te nowe pozapalane. Także to te stare powinny być wyłączone, chyba moim zdaniem. Także jakby się ktoś tym zajął, przedzwonił gdzieś tam, żeby to coś zareagowali. No to dopytamy o tę sytuację, jak to powinno być właśnie w tym miejscu i czy będą wyłączone te stare. Bardzo dziękujemy za ten telefon. Tak, dziękuję pani bardzo, do widzenia. Pozdrawiamy serdecznie, do usłyszenia. No myślę, że teraz to jest dobra pora na przerwę reklamową. Na przerwie nie dzwońcie, po przerwie do nas zadzwońcie w temacie dla reportera. I teraz już można ponownie dzwonić do tematu dla reportera. Tak, rozpoczynamy drugą jego część. Do 9.45 sporo czasu, zatem zachęcamy was do telefonowania. A mnie osobiście poinformowano przed kilkoma dniami o złapaniu kłusowników na stawach w Szymkowie. Byłem tam osobiście, rozmawiałem z dzierżawcą, rozmawiałem też z policjantami i szczegóły możecie poznać w moim wczorajszym artykule na miedziowe.pl, a skala i plaga tego
tego procederu jest spora, bo to trwało na przestrzeni dobrych kilku miesięcy. Nakradziono ryb na ponad 120 tysięcy złotych i to dwoje mieszkańców Przemkowa zostało zatrzymanych w tej sprawie. Usłyszeli zarzuty i sprawa będzie miała swój dalszy ciąg. O tym, z jakimi problemami borykają się dzierżawcy tych stawów, możecie przeczytać w moim artykule miedziowe.pl. Ale teraz do 9.45 oczywiście, oprócz tego, że zaglądacie na portal, no to chwytacie za telefony i do nas dzwonicie. 726 114 114 i czekamy na telefony. Bywały telefony z Lubina dzisiaj, z Głogowa, no i czekamy na kolejne miejscowości również. Tak, na przykład na miedziowe.pl możecie się dowiedzieć o tym, że do jesieni przyszłego roku ma być gotowa zupełnie nowa świetlica w Szczepowie, w gminie Żukowice, bo do tej pory mieszkańcy nie mieli takiego obiektu, teraz będą mieli, to na powierzchni 180 metrów kwadratowych będą mogli się spotykać, organizować spotkania wiejskie, czy też różnego rodzaju imprezy okolicznościowe, bo do tej pory tego typu spotkania, mówię nie o imprezach okolicznościowych, ale o wiejskich spotkaniach odbywały się normalnie w budynku mieszkalnym w piwnicy, a od jesieni przyszłego roku będzie można już w cywilizowanych warunkach odbywać tego typu spotkania. Zapraszamy do naszego portalu miedziowe.pl, bo tematy z naszego regionu, bo odpowiedzi jak spędzić czas wolny w naszym regionie i zapraszamy do telefonowania do naszej audycji. I kolejna osoba do nas dzwoni. Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchamy. Ja chciałem zgłosić taką rzecz na ulicy Merkurego, to w Głogowie, pomiędzy blokami 7 a 8 jest tak głęboka wyrwa, że to gdzieś od miesiąca czasu. Dziwne, że nikt tego jeszcze nie zgłosił. A ja to już zgłaszałem, łącznie ze zdjęciem i aż się dziwię, że to jeszcze nie jest załatane. Absolutnie. Wczoraj wieczorem jak wpadłem, nie widziałem, co się dzieje, prawda? Dobrze. I to nie jest gabarytowo wielka. Nie jest, ale jest głęboka. Bardzo, opona cała się schowa. Tak jest. Wiem, bo widziałem i robiłem. Temat jest znany, ale nic się w tym temacie nie robi. To się przypomnimy w takim razie. Dziękujemy ślicznie. Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy. Do usłyszenia. Również miłego dnia i weekendu również, bo ten zbliża się wielkimi krokami. A powolutku, ale bardzo powolutku mija nam dzisiaj temat dla reportera. Jeszcze 10 minut dla was, drodzy słuchacze, do waszej dyspozycji, dla waszych telefonów. Jesteśmy tutaj i czekamy. 726 114 114. I jaki kolejny temat pojawi się na naszej antenie i skąd się pojawi, no to zależy od was, drodzy słuchacze. Zapraszamy bardzo gorąco. 726 114 114. Dzwońcie, dzwońcie, drodzy słuchacze. Zgłaszajcie nam te nowe tematy albo właśnie takie przypominajki jak ta przed chwilą, gdzie wydawać by się mogło, że temat już został załatwiony, a się okazuje, że jednak nie, więc w sumie dobrze, że słuchacz zadzwonił i się przypomniał z tym tematem. Odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, ja dzwonię z Legnicy i miałam się dowiedzieć, czy coś wiadomo w sprawie tych chodników na ulicy Łowickiej. A proszę mi powiedzieć, ta Łowicka to na wysokości którego numeru? Od 1 do 7. Od 1 do 7. Rozmawiali i miałam teraz weekendzie. Dobrze, bo ja wtedy zapomniałem dopytać na wysokości jakich numerów, bo Łowicka generalnie jest długą ulicą. To tak. Postaramy się dowiedzieć o te chodniki. Czyli jeszcze nie wiadomo. Jeszcze nie. Mogę zadzwonić. Myślę, że tak. Ja myślę, że tak. Super, dziękuję bardzo. Pozdrawiamy. Do usłyszenia. Dzięki śliczne. Jeśli chodzi o chodniki, no to często wywoływany w naszej audycji temat ulicy Wita Stwosza, od Spadzistej aż do szkoły podstawowej nr 14. Nareszcie, w końcu na odległości, na długości 1200 metrów będzie tam można w sposób bezpieczny pójść i pojechać rowerem. I teraz odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry, ja dzwonię z Lubina. Ja w ubiegłym tygodniu dzwoniłam w sprawie ulicy Przemysłowej. Nie wiem, czy cokolwiek się udało dowiedzieć. Czy tam będą jakieś drogi robione, światło ustawiane? Już pani Iwona odpowiada, bo tym tematem się zajmowała. Niestety nie. Dobrze, dziękuję. Niestety nie, Iwona odpowiada. Niestety nie, nie to będzie. To znaczy, tak, Urząd Miasta Pekarz komuś się stanie krzywda na tej drodze. Nic nie planują. To znaczy jest tak, że nie ma pieniędzy na tą drogę i nie będzie też w przyszłorocznym budżecie, także trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. Myślę, że oni się tym zajmą, ale no niestety na razie pieniędzy na tą drogę nie ma. Nie wiem, czy panią satysfakcjonuje taką odpowiedź, no ale taką akurat uzyskaliśmy od miejskich urzędników. Rozumiem. No raczej nie satysfakcjonuje. Domyślam się. Podejrzewałam, że są takie zerowe dbany, bo miasto się nie interesuje tą częścią.
Drogi, no dobrze, trudno, dziękuję ślicznie. Pozdrawiamy serdecznie, do usłyszenia. No niestety, nieraz, znaczy stety, że szybko udaje się uzyskać odpowiedź, ale ona niestety satysfakcjonuje mieszkańców, no i wcale się nie dziwię. Odbieramy kolejny telefon, dzień dobry. Dzień dobry, witam redakcję. Witamy serdecznie. To pytanko do pani Iwonki odnośnie wczorajszego telefonu. Proszę, niech się określi to, co rozmawialiśmy odnośnie ulicy Parkowej. Dziękuję bardzo, pozdrawiam, miłego weekendu. Również miłego weekendu. Tak, Iwonko, słuchamy cię. Jak się dowiedzieliśmy, miasto wezwało wykonawcę do właściwych napraw i wyrównania nawierzchni drogi na ulicy Parkowej, bo we wrześniu nie odebrało prac, których firma się podjęła. No i przypomnijmy, że były to roboty cząstkowe na asfalcie na całej długości. I teraz mamy nadzieję, że te poprawki zostaną zrobione dobrze. Także mam nadzieję, że roboty właśnie trwają i tak jak słyszycie, słuchacze nasi nas informują o takich sprawach. No dokładnie. Jest to także napisane w moim artykule. Na miedziowe.pl też można jeszcze szczegóły w tej sprawie doczytać. Dokładnie. Przypomnę też o tym chodniku na Wita Stwosza. Długość 1200 metrów ma być wyremontowana za blisko 1 700 000 zł. Tam powstanie nie tylko nowy chodnik, ale także ścieżka rowerowa, która fajnie się połączy też z tą, którą miasto wykonało jakiś czas temu na ulicy Wita Stwosza, biegnącej w kierunku Szczyglic i Górkowa. Tak więc będziemy mieć kolejne 1200 metrów ścieżki rowerowej i nowego chodnika na Wita Stwosza. Kolejny telefon przed nami. Dzień dobry. Jeszcze raz chciałem z panią Iwonką, bo wczoraj rozmawiałem z nią odnośnie, że robiła zdjęcia i widziała na tej Parkowej to, co się dzieje. To jest po prostu... Nie będę niegrzeczny, a nie chcę być niegrzeczny. I niech powie, bo rozmawiałem z nią i mówiła, że pojechała, robiła zdjęcia, 4 soi opartych o opatę, teraz już śnieg popadał i znowu będzie tak jak przy remoncie wcześniejszym, te takie kucia i tak dalej, to co się po prawej stronie na chodnikach, wszędzie jest pełno tego asfaltu wysypanego. Niech pani się określi, co tam zrobiła, z naczelnikiem rozmawiała i tak dalej. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, do usłyszenia. Tak jak wspominaliśmy, Iwona już panu odpowiedziała, no i też więcej informacji mamy w artykule Iwony na miedziowe.pl. Jak się dowiedzieliśmy, miasto wezwało wykonawcę do właściwych napraw i wyrównania nawierzchni drogi na ulicy Parkowej, bo we wrześniu nie odebrało prac, których firma się podjęła. Przypominamy, że były to roboty cząstkowe w asfalcie na całej długości. Ulica Parkowa na swój generalny remont musi jeszcze poczekać. Taka jest aktualna odpowiedź i na tym na chwilę obecną temat Parkowej kończymy. 726-114-114, końcówka tematu dla reportera. Przy piątku, jeśli macie jeszcze jakieś tematy, może na finale jakieś kwiaty i motyle, dla kogoś to oczywiście też jest taka możliwość. Zapraszamy. 726-114-114. Drodzy słuchacze, jeszcze możecie do nas zadzwonić, z nami porozmawiać, zgłosić kolejny temat albo przypomnieć jakiś kolejny temat, a teraz właśnie odbieramy następny telefon. Dzień dobry. Słuchamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Oj, słyszymy już pan, ale szybko. Tak. Co chciałem powiedzieć? Nie wiem, czy to u państwa jestem prawidłowo. Chyba mieszkam od 4 lat w Głogowie, na ulicy Daszyńskiego. I my tutaj nie mamy światłowodów. Mamy bardzo, bardzo słaby internet. I nie wiem, gdzie to można się dowiedzieć, czy będzie to robione, bo to jest w zasadzie duża miejscowość. W niewielkich wkoło są już światłowody podłączone, pociągnięte, a tutaj no niestety. Ale Daszyńskiego w jakiej miejscowości? W Głogowie. W Głogowie. I tam nie ma światłowodu? Nie ma. Wie pan, no właśnie co, nie ma. Tego typu sprawy zależą od operatorów internetu, tak więc no ciężko im powiedzieć. No, miasto nie zajmuje się kładzeniem światłowodów, tylko no poszczególne sieci. Oczywiście, tak. Że tak, tak. Bo ja różnych już pytałem, ale nikt nic nie wie, nikt mi nie potrafi odpowiedzieć. Powiem panu szczerze, że ja w swojej miejscowości mam podobny problem i niestety nie mam takich światłowodu. Miejsc jest wiele, gdzie bardzo długo nie było na przykład światłowodu, a są miejsca, gdzie nie ma i jest wielki znak zapytania, czy operatorzy będą chcieli tam pociągnąć. No swoją drogą dziwię się, że w środku miasta tego w tym miejscu nie ma. Ciężko mi jest powiedzieć. Natomiast no, w tej sytuacji no, ciężko jest nam pomóc, bo to tak jak mówię, no pewnie operatorzy mają swoje jakieś analizy, czy im się w tym miejscu to opłaca, czy nie. I ja w tym przypadku akurat, no mówię, ciężko powiedzieć.
prawda, prawdopodobnie, bo to jest na końcu Daszyńskiego 49, gdzie są te domki jednorodzinne. Nie wiem, może im się nie opłaca, czy jak. Całkiem możliwe. No myślę, że w dzisiejszych czasach to względy ekonomiczne biorą górę. Ale myślę, że gdyby mieszkańcy danej ulicy się skrzyknęli i wspólnie wystosowali jakieś pismo z chęcią takiego przyłączenia i zgłosili się do jednej, drugiej, trzeciej firmy, to kto wie, może by się... akurat zgodziła taka firma. Myślę, że to jest dobra opcja do spróbowania w ogóle, czy są takie możliwości. Okej, dziękuję bardzo. Pozdrawiamy serdecznie, do usłyszenia. Również. Udanego weekendu już też życzymy. 726 114 114, drodzy słuchacze, ostatnia minuta tematu dla reportera. Czekamy tak na jest. Was. Tak jest, ostatnie chwile, już nie będziemy grać muzyki, bo szkoda czasu. Odbierzemy telefon. Odbieramy, tak, telefon. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, ja mam taką sprawę. Przy rogu ulicy Chopina i Połaniecka zgłaszałem do Wektry już półtora tygodnia, prawie dwa tygodnie temu, że jacyś wandale skopali skrzynkę, która daje sygnał na bloki Połaniecka, Chopina, Długosza z Wektry. I do dzisiaj w Głogowie też byłem w punkcie Wektry. Nikt po prostu na to nie reaguje. I tak przy okazji tam wcześniej wysłałem zdjęcia, jest obok tej skrzynki słup telegraficzny, który stoi lat już ohoho. I jeszcze trochę więcej. I kiedyś rozmawiałem z panem prezydentem Rekaszewiczem na ten temat. Mówił, że będzie się starał to usunąć. A zamiast usunąć, to tych przewodów tam przybywa. I nie wiem po prostu, no do kogo to więcej się zgłosić, bo to jest jedyny chyba słup telekomunikacyjny w całym Głogowie, który stoi kołkiem do góry. O, teraz widzę, są zdjęcia faktycznie. Bardzo dziękujemy. Postaramy się zająć tą sytuację. Tą skrzynkę też zaraz wrzucę, przyślę, jak ona wygląda. Dobrze, dobrze, to czekamy. Dziękujemy ślicznie. No fajnie, dzięki, miłego dnia. Również miłego dnia. No, to sobie właśnie cenię, że nie dość, że telefon, to jeszcze kontakt przez Messengera. Mamy dokładną lokalizację, mamy jeszcze zdjęcia, możemy podejmować interwencje. I jeszcze jeden telefon, Kasiu, na koniec? Tak, odbieram ostatni chyba już dzisiaj telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę panią, ja już do was dzwoniłam w sprawie progu zwalniającego na wiosce Bieńków i teraz jest taki mankament, że trzy progi zwalniające są na skrzyżowaniu Grębocice, Stara Rzeka i Wilczyn. Trzy przykupie. Czy nie może być jeden próg zwalniający w Bieńkowie? No, zapytamy w takim razie. Objeńków. Dziękuję pięknie. Pozdrawiamy. Do usłyszenia. W temacie dla reportera mówimy też do usłyszenia do poniedziałku do 9.15. Dziękujemy za dziś i słyszymy się w poniedziałek. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 726 114 114. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.